Gospodarzem tej części Sosiru jest Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk. Dzień dobry, witam Dzień Państwa. Dobry. Proszę się przedstawić. Irena Waszkinel, trener judo. Piotr Kazior, trener judo. Łukasz Bielawa, zawodnik. Przyszły trener judo. Ma pan przy sobie puchar. No to chwalmy się. Tak. Dzięki uprzejmości panu dyrektorowi Bogdanowi Leszczukowi w szkole podstawowej numer 10, gdzie udostępnił nam halę i mogliśmy zagospodarować ją w matę. Zacząłem tam też również treningi prowadzić i oczywiście w TS Judo Gryf Słupsk prowadzę treningi, a to jest puchar, gdzie SP10 właśnie w tym roku zajęła pierwsze miejsce w słupskiej szkolnej lidze judo. To są sukcesy, które odnoszą pana podopieczni, również trenowani tutaj? Tak, zawodnicy trenują tutaj, głównie w klubie TS Judo Gryf Słupsk, ale w szkole podstawowej numer 10 też już mam kilku zawodników, którzy chcą przejść do nas do klubu. Ta hala, w której się znajdujemy, jest przystosowana do tego, żeby judo trenować. Dużo osób się do pani zgłasza? No tak, to jest typowo treningowa sala judo. Oczywiście tutaj bardzo dobrze wyposażona i trenujemy tutaj na obiektach Sosiru. Razem wspólnie tutaj aikido trenujemy. Zawodników dużo się zapisuje, to jest taka płynna, że tak powiem... Rotacja, tak. A kto może zacząć trenować, czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, czy trzeba przejść wstępny egzamin, selekcję, sprawdzian, czy można na przykład lekuchno po 40 do Państwa dołączyć? Na razie jeszcze nie mamy takich zapisów, ale powiem, że mi to tak już troszeczkę świta po głowie, bo, że tak powiem, wychowankowie i wychowanki też chciałyby dalej trenować na przykład. Ale teraz trenują dzieci od 6 roku życia, bo takie mamy grupy, grupę 6-7 lat, potem 8-9 i tak dalej. I tu można do Państwa przyjść, można się zapisać, można być częścią Towarzystwa Sportowego. Tak, tylko że zapisy mamy od września. Bo to jest tak, żeby to funkcjonowało tak jak należy, czyli grupy muszą powstać nie tak, że przychodzi każdy jednego dnia, drugiego i tak sobie przychodzi, tylko tworzymy grupę i dopiero wtedy to wszystko funkcjonuje i ma, że tak powiem, ręce i nogi. I to są treningi dla treningów, dlatego żeby szkolić rozmaite umiejętności, nie tylko fizyczne, ale pewnie tutaj też głowa mocno pracuje. Czy potem gdzieś po jakimś czasie pani podopieczni jadą na zawody, wygrywają o takie właśnie puchary? No, może nadmienię tylko, że judo to przede wszystkim sport bardzo ogólnorozwojowy. Już nie mówiąc o tym, że rozwijamy tutaj właśnie każdą praktycznie cechę motoryczną, to jeszcze dzieci tutaj... No właśnie, jakie umiejętności można zdobyć? Czy to pewnego rodzaju samozaparcie, konsekwencja? Co jeszcze? Ja powiem tak, są takie zasady judo. Jest zasada doskonalenia samego siebie właśnie poprzez te ćwiczenie. Systematyczne ćwiczenie na treningach. No i tak dzieci przychodzą na treningi, doskonalą się i potem te swoje umiejętności I to im się przydaje w życiu. A w życiu to przede wszystkim. Ja powiem tak, że nie jeden judoka pokazał już, że daleko zaszedł i dzięki temu, że właśnie się czegoś tu nauczył, nie tylko judo, ale też właśnie tej wytrwałości, tego zaangażowania i dążenia do celu. No właśnie, to przyszły trener, a obecnie zawodnik, być może przyszły trener. Czego cię judo nauczyło poza chwytami, przerzutami, poza tym wszystkim, co tak bardzo techniczne tutaj na macie? Co jeszcze dało ci judo w życiu? No przede wszystkim upór i nauczyło mnie to, żeby nigdy się nie poddawać, bo w pewnej chwili w życiu może przyjść to, że zaczniemy wygrywać, będą te wzloty. Upadki też oczywiście są, no i trzeba się z nich podnosić. No i przede wszystkim, tak jak mówiłem, nie można się poddawać. Trzeba iść dalej do przodu, nieważne co się dzieje. Ty jesteś jeszcze na tyle młody, że możesz zdecydować, chyba, czy to, co robisz tutaj, to będzie dla ciebie tylko przygoda młodzieńcza, czy to być może będzie
droga życiowa. Zdecydowałeś już? No mam nadzieję, że judo będę kontynuował tak długo, jak będę mógł i jak mi na to zdrowie pozwoli. No ale zobaczymy. Jeszcze nie zdecydowałem, czy pójdę i na jakie studia, jeżeli pójdę. No ale pragnę to robić dalej i tak długo, jak mogę. To pana zapytam, jak duży jest odsetek państwa podopiecznych, którzy tak właśnie podchodzą i załapują bakcyla w wieku lat kilku i potem chcą walczyć jako profesjonaliści, a ile osób jest takich, które to traktują po prostu jako sposób na rozwój ogólny, tak jak mówiła pani trener, czy rozwój innych umiejętności? Oczywiście mamy zawodników, którzy opuszczają nasze granice miasta i wyjeżdżają czy to do szkół średnich, czy na studia, ale kontynuują nadal w różnych klubach w Gdańsku, w Trójmieście, dalej kontynuują swoją przygodę z judo i zdobywają medale na Mistrzostwach Polski. Jeśli młodzi ludzie, bardzo młodzi ludzie chcą na łopatki kiedyś panią trener albo pana trenera, to przybywajcie tutaj na ulicę Madalińskiego do hali Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. To się może za jakiś czas udać, powalić trenerów. Może powiem jeszcze tylko, że nie tylko trenujemy, ale też się świetnie bawimy, bo tego są przykłady właśnie te treningi, na które dzieci przychodzą i szczególnie maluchy. No to dobrej zabawy życzę wszystkim. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.